Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 30 odcinka z serii Pokémon Let's Go Pikachu Dexplay. W poprzednim odcinku dużo się wydarzyło, jeżeli go nie widzieliście, to naprawdę warto go zobaczyć, ponieważ łapaliśmy pierwszego z legendarnych Pokémonów regionu Kanto. Ale co będziemy robić dalej? Zanim do tego przejdziemy, oczywiście muszę troszeczkę porozmawiać, oczywiście muszę was zaprosić na swoją grupę facebookową i discordową. Oczywiście linki, znaczy nie linki, tylko nazwy są dostępne w opisie, wystarczy skopiować i wkleić. Oraz chciałem was poinformować, że jutro wyjdzie pierwszy odcinek nowej serii, która już na kanale była zapowiadana. Także mam nadzieję, że wszyscy się tam zjawicie. Dodatkowo chciałem z wami pogadać troszeczkę o dexplayowej naturze tej rozgrywki. Ogółem sprawa wygląda tak, że... Ojejku. Sprawa wygląda tak, że... Trenowanie Pokémonów na wyższych poziomach jest naprawdę ciężkie, więc prawdopodobnie chciałbym ograniczyć po prostu liczbę Pokémonów, które są wymieniane, żeby to nie było na przykład 5 czy 4, ale 1 albo 2. Dajcie znać w komentarzach, jak na to patrzycie, jak to sądzicie, ewentualnie jakie Pokémony chcielibyście, żeby zostały wymienione, ponieważ... O, moja drużyna jest nieuleczona, no to trzeba będzie się jeszcze udać, ponieważ mamy tutaj w pełni wyelowaną drużynę, a dzisiaj będziemy podejmować Gym w Saffron City, jak widzicie, znajdujemy się tutaj teraz. No i chciałbym... No i widzicie, stoczyliśmy z tą drużyną, którą teraz mamy, bardzo mało walk. Nie jesteśmy do niej jeszcze przyzwyczajeni. No i tak to właśnie wygląda, że teraz będziemy nagle musieli ją zmieniać. Trening też tutaj nie jest zbyt fascynujący. Możliwe, że do poprzedniego dexplaya, następnego dexplaya, jaki będzie tutaj, troszeczkę jeszcze to zrewiduję, więc nie wiem, co mam teraz zrobić tak na dobrą sprawę. Liczę na wasze sugestie. Ponieważ, no, chciałbym z tą drużyną się jeszcze troszeczkę pobawić, ewentualnie wymieniać drużynę co dwa gymy. To wszystko jest po prostu, czekam na wasze sugestie, dajcie znać w komentarzach, jak to widzicie, a ja tymczasem będę podejmował gym w dzisiejszym odcinku i wydaje mi się, że tutaj szansę ma zabłysnąć. Przedstawię oczywiście swoją drużynę. Na pierwszym miejscu mojej drużyny na poziomie 48 znajduje się Slampuppy z atakami Crunch, Flare, Blitz, Dig i Play Rough. Następnie Beedrill, Starscream z atakami Poison Jab, Outrage, Focus Energy i Pin Missile. Później Midori na poziomie 57, wow, z atakami Zippy Zap, Splishy Splash, Dig i Floaty Fall. Cookie na poziomie 43 z atakami Stomp, Brick Break, Dig i Crab Hammer. iZombie na poziomie 42 z atakami Spore Slash, Leech Life i Mega Drain. Oraz alolański Raticate, który się nazywa Chomper, z atakami Double Edge, Quick Attack, Iron Tail i Crunch. I to będzie główny Pokémon, którego będziemy używać w dzisiejszym odcinku. Ja go teraz chcę po prostu przesunąć na pierwsze miejsce w drużynie. Dobrze, ruszamy dalej. Czekam na wasze przemyślenia na ten temat, co zrobić, jak to rozwiązać, bo naprawdę trenowanie Pokémonów może stać się uciążliwe. Wydaje mi się, że po prostu dexplay następnym razem będzie wyglądał tak, że będziemy wszystko łapać, a jeżeli coś nam się spodoba i coś będziemy chcieli tutaj dodać albo wyewoluować, no bo oczywiście chcemy uzbierać jak najwięcej dexa, no zastanowię się jeszcze nad tym. Bo tutaj nie jest to takie dobre jak na przykład w pozostałych seriach, więc możliwe, że tutaj to troszeczkę ograniczymy, ale w następnych seriach będzie tak, jak powinno być. Show me Pokémon at that least level 45 if you want to challenge the Saffron City Gym. No to mój drogi, alolański Raticate, Slampuppy oraz Midori mają osiągnięty limit poziomu. No problem, that's a Pokémon at least at level 45. Alright, well then, fly off to meet the gym leader Sabrina. Ale tu wam muszę powiedzieć, że to, co my tutaj widzimy... Przepraszam, że ta kamera się może... A nie! Że ta kamera może się jeszcze odsunąć, bo ten gym, który jest tutaj zaprojektowany, w tym małym budyneczku, to, co tutaj się dzieje, te platformy, te gra świateł, tutaj jeszcze... Widać, że to jest na szczytach wieżowców po prostu, bo po prawej mamy wieżowce, po lewej mamy wieżowce. No i tak to właśnie będziemy robić. Wkraczamy do teleportera i zobaczymy, co tutaj będziemy mogli... Dobra, mamy tutaj standardowo teleportery. Niestety, nie wiem, czy uda mi się zawalczyć wszystkimi trenerami tutaj w tym gymie, ale z jednym na pewno. Okej, okay, hej ty. I just call the psychics that is unseen power. Nie wiem, czy to jest facet, czy to jest kobieta. Tego jestem przerażony. Tego się boję. Ale to jest chyba kobieta. Psychic Johan. Czyli to jest jednak facet. A, widzicie, no proszę, brawo ja. Jest to Slowbro na pierwszym miejscu, bardzo defensywny Pokémon, bardzo silny Pokémon i mam nadzieję, że uda nam się go kiedyś złapać. Niestety nie miałem możliwości go jeszcze spotkać. Slowpoke'a, chyba. Ale Crunch, Crunch zadaje niesamowite obrażenia. Ją.
Okej, ten przeciwnik ma dwa Pokémony. Ale ja nie będę tutaj się za bardzo przejmował tym. I po prostu następny gracz załatwi sprawę. I będziemy mogli podejmować dalszą część tego gymu. Chomper jest tutaj idealny, typ normal, dark. No oczywiście wrażliwy na ataki typu walczącego, no ale zobaczymy jak to tutaj będzie się prezentowało. Dość potężny atak, bardzo dużo specjalnej obrony i speed też nie zgorszy. Okej, on oczywiście zasnął, ale teraz jaki jest twój następny Pokémon? Kadabura! Chcę walczyć z nim, chcę dalej walczyć. Czy się obudzimy? No tego nie powiem, ale co wam mogę powiedzieć to to, że możemy się na pewno obudzić w taki sposób, gdzie jest Awakening. Mamy ich całe trzy. Mam nadzieję, że ten Kadabra nie będzie miał tutaj żadnych niecnych sztuczek w zanadrzu. Psychic na nas nie działa, mój drogi, czyli ty nie masz nam tak na dobrą sprawę co zrobić. To jest idealny Pokémon tutaj, alolański Rattata, cuda. A to jest jedyny typ Dark, który możemy tutaj dostać? W tej grze chyba tak. I never foresaw this. Tak mi się wydaje, że to jest chyba jedyny typ Dark, który możemy w tej grze dostać. Nie wydaje mi się, żeby pozostałe alolańskie formy też były typem Dark. A typ Dark oficjalnie nie występował w pierwszej generacji, więc... Okej. Dobrze, teleportujemy się na następny dach, gdzie nikogo nie ma. O nie. To jest chyba ten dach, na którym już byliśmy, owszem. Czyli musimy iść do tej. Dobrze, swoją drogą chciałem wam oczywiście wszystkim podziękować. Ja tu mam komara na monitorze. Komary są jednak bardzo upierdliwe. No, zabiłem. Chciałem wam wszystkim bardzo podziękować za jajka, które udostępnialiście, za jajka, które powysyłaliście. Były naprawdę bardzo dużo. Oczywiście zdarzyły się ewenementy, które na przykład wysłała 55 osobnych maili. Jedna osoba wysłała 55 osobnych maili z jajkami i to było wręcz niedopuszczalne. Ale ogółem... Poza tym, poza rzeczami, które na przykład zostały wysłane w zipach, wszystko poszło sprawnie i wszystko jest już pododawane, wszystko działa. No i jeden Bermi, który zepsuł mi grę. To taka ciekawostka. Nie macie małe spoilery. Ale ogółem tego Bermiego raczej nie będzie. Także ktoś chyba celowo wysłał Badega, ale to nie jest też żaden problem. Plus oczywiście musiałem kilka Pokemonów usunąć, ponieważ nie były w jajkach. Także kto wysłał Pokemona nie w jajku, to bardzo mi przykro, ale niestety. Okej, tutaj pokonaliśmy tą Ace Trainerkę, jednak coach trenerki, która ma im niby taki sam wygląd, ale... Mam taki sam wygląd, ale zieleni jednak im lepiej. You must be a lost trainer. You must be a lost trainer. Channeler Stacy chce z nami walczyć. Wysłał przeciwko nam Huntera, który jest... Nie jest Pokemonem typu Psychic, co ciekawe. Ale też raczej nic nie zrobi naszemu Raticate'owi, ponieważ na Shadow Ball jesteśmy odporni, niewrażliwi. I jesteśmy szybsi od tego Huntera. Boy! To jest super. Ciekawi mnie to, że tutaj widzicie, Pokémon są na poziomie 40. A limit że na wejście był 45 poziom. No proszę was, tak? Szanujmy się. Okej, Hunter oczywiście został pokonany. Ten crunch jest niestety niesamowity. iZombie awansuje na poziom 43. Chce się nauczyć ataku Excizor. Czemu nie może się tego nauczyć Beedrill? Ale Excizor, jasne, nie, wiecie co? Nie, Leech Life jest lepszy. Także keep old moves i lecimy dalej. Ta trenerka już z nami nie ma co ten. Get so strong. Okej. Okay. Stąd chyba przyszliśmy. Albo i nie. A jak wejdę tutaj? A nie, zaraz, tu byliśmy już, bo na pewno z tym walczyliśmy. Ale zobaczmy, gdzie te teleportery nas będą w stanie posłać. Dobrze, skoro tu byliśmy, to mogę się wrócić chyba tutaj. Do tej Channelerki. I zobaczyć, co jest tu.
Okej, tu byliśmy. Czyli zostaje nam jedna opcja na razie z tego. Niestety te teleportery są bardzo upierdliwe, co możecie właściwie zauważyć. Teraz zobaczmy, co tutaj, gdzie to nas przeteleportuje. Okej, czyli odpada nam ta opcja i ta opcja. Sprawdźmy tutaj, co jest. Okej. I ty masz 3 też. Dobrze, wejdę do tego teleportera. Okej, postępujemy. Postępujemy. Jesteśmy gdzieś dalej, jesteśmy gdzieś wyżej. I mamy 3 opcje. Jedna z opcji, ta dolna, najwyraźniej, teleportuje nas do kolejnego Ace Trainera, także zawalczymy z nim teraz, zobaczymy jakiego on ma Pokemona. Sabrina is young, but she's also a highly skilled gym leader. I won't let you reach her easily. Okej, czyli mam nadzieję, że to jest ostatni trener, z którym możemy tutaj walczyć przed stoczeniem walki z Sabriną. Ace Trainer Cameron chce z nami walczyć i wysłał przeciwko nam Kadabura. Dobrze, zostało nam kilka crunchy mniej, więc ja chyba użyję Itera tutaj w tej, podczas tej walki, żeby te crunchy po prostu zregenerować. Albo nie, wiecie co, zostawimy to na elitarną czwórkę. I kolejny Kadabra. Ja spróbuję, wiecie co, zaatakować tego Kadabra Double Edge'em. Żeby sobie po prostu pooszczędzać crunche. A Double Edge powinien też zadać niesamowite obrażenia. O, wow, dobra. To już też wystarczy. Oczywiście otrzymamy obrażenia również za to. Solidne. Ale to był ostatni Pokémon tego trenera, więc... O, Cookie awansuje na poziom 44. I Ace Trainer Cameron został pokonany. 4200 Pokédlarów. To nam pomoże łapać... To pomoże zdobywać Ultra Ball. Teraz zobaczmy, gdzie... Co mnie... Gdzie przeteleportuje to. Tu już byliśmy. Nie. Tak? Byliśmy tutaj? A nie, nie byliśmy tutaj jeszcze, nie walczyliśmy z tą channelerką, chociaż tak to wyglądało, że ta channelerka tutaj jest. Channelerka Immari, która wysyła przeciwko nam Huntera znowu. Wiecie co, nie podoba mi się to. Użyję tutaj Iron Tail. Ja chcę oszczędzać te crunche. Oczywiście, jeżeli jeszcze byśmy trafili, Toxic. Niedobrze. Ale tego się pozbędziemy oczywiście, możemy wyleczyć między walkami naszego Pokemona. Nachodzi tutaj o to, żeby stoczyć walkę z liderką sali. Dobrze, jesteśmy szybsi od tego Huntera. Sucker Punch? A, to nie zadaje nam za dużo. Proszę was. Iron Tail nie wystarczył. Niedobrze. No to musimy użyć jeszcze raz. I zmienimy teraz Pokemona. Arcanine też ma crunch nasz, więc będziemy z tego korzystać. Dokładnie, tak to zrobimy. Jest masakrycznie ciepło, chociaż ja dzisiaj cały dzień praktycznie nagrywałem, bo dzisiaj mieliśmy czas z Peterem, żeby nagrać 2 odcinki. I dziękuję wszystkim jeszcze raz za wkład. Chcę zmienić Pokemona oczywiście. Dawaj, Slampapi. Więc mam nadzieję, że seria się wam spodobała, oczywiście. Bo już jutro premiera pierwszego odcinka, on się prawdopodobnie już teraz w tym momencie składa, jak oglądacie ten odcinek. I się dzieje. Okej, tutaj crunch, jesteśmy szybsi na szczęście od tego Huntera. Jestem z ciebie dumny, Slampapi, oczywiście, bo to był chyba atak krytyczny nawet. Te huntery tutaj troszeczkę słabo, nie wiem dlaczego, chociaż no, czemu nie ma tutaj na przykład Executora? Executor też ma dostęp do ataków psychicznych, jest to podtyp Psychic, a żaden z trenerów tego nie ma. To mogło być ciekawe wprowadzenie tutaj tego. Jinx się pojawiła, fajnie, to było super, no ale co dalej? Radykalnie awansuje na poziom 50, to jest super. I channelka Immari została pokonana. Ona daje nam mniej kasy niż Ace Trainerzy. To teraz trzeba uleczyć full heal. I wydaje mi się, że jeden Hyper Potion wystarczy tutaj. Nie musimy Slampapiego leczyć, 20 punktów życia niecałe, to nie jest nic wielkiego. Teraz zobaczmy, gdzie nas to wyśle.
O! Okej. Okay. A to gdzie za nas wyślę? Nienawidzę tych teleportów, naprawdę. Okej. Okay. To jest coś nowego, to jest coś dobrego, także dzień dobry, zawalcz ze mną. Masakra. Jest naprawdę masakrycznie tutaj, jeśli chodzi o te teleporty. Ja tego bardzo nie lubię. Psychic Preston ma jednego Pokemona, którym jest Hypno. Okej, okay, widzicie, tego Hypno jeszcze nie widzieliśmy. I ja wiem, że na Hypno muszę użyć ataku... Czy Double Edge wystarczy? Zobaczmy, czy Double Edge wystarczy. No jednak nie, Crunch by wystarczył, z tego co mi się wydaje. Hypnosis? Uuuu, ty. Niedobry, ale on chyba nam nie może nic innego zrobić tak na dobrą sprawę, pomijając Hypnosis, więc ja po prostu tutaj użyję teraz Quick Attack i będę starał się wybudzić z tego snu. Headbutt, okej. Okay. Ale co to nam? Nic nam to nie robi tak na dobrą sprawę. I Eradicate się obudził, Quick Attack załatwia sprawę, Hypno poległ. A to był jedyny Pokémon tego trenera, więc w czym problem? Psychic Preston, o i opadły mu jego pokebole, które wisiały za nim. To jest w sumie świetne. Przyszliśmy stąd, więc spróbuję tutaj. Okej. Okay. Czyli ta prawym górnym rogu... W lewym górnym rogu ten teleport to jest chyba nasze przejście. Tak! Tak, udało się. Mamy tutaj widzów na szczycie, na publiczności. Mamy Ace Trainerów, Bikerów. Nie, wracaj tam. I Sabrinę, dorosłą Sabrinę. Jest super. Okej. Okay. Zanim podejdę, zobaczymy tutaj jeszcze. Tam jest jakiś dziwny facet. Widzicie go na samym końcu, taki uśmiechnięty. Nie wiem, kto to jest. Ale cóż. Przechodzimy do walki z Sabriną. Teraz, od razu, tak. Witaj, Sabrino. So, you've come. I had a vision of your arrival. I have had psychic power since I was a child. I started when I carelessly threw a spoon aside and it bent itself into a natural shape. I dislike battling, but if you wish to, then I will show you my power. Oczy jej się zaświeciły na inny kolor. Sprawdźmy, zobaczmy, jak moc Sabriny wpływa na walkę. Wow. Okej. Okay. Tak jak została tutaj przedstawiona Sabrina, jest niesamowite. Mr. Mime, typ fairy. Typ fairy psychic. I mamy na to idealną odpowiedź. I właściwie mamy jeszcze jedną odpowiedź, którą możemy zrobić. Midori's support. Wszystkie statystyki zostały podniesione o jeden. Ja specjalnie trzymałem to tutaj na tą walkę z tą trenerką, ale widzę, że ona ma Mr. Mime na 43 poziomie, więc to nie jest nic strasznego. A my mamy Iron Tail, który po prostu powinien go zdemolować teraz. Świetne. Okej, okay, następny jest Slowbro, tu będzie crunch na swojej stronie. Ja wiem, że soluję ten gym z tym Raticate'em, ale ten Raticate Chomper jest niesamowitym Pokemonem. Dopiero teraz się o tym przekonuję, fakt faktem, on w walkach ligowych, widzicie, a Slowbro i tak to na siebie przyjął, więc tutaj ten Yone będzie straszny. Wiem, że Sabrina będzie miała Alakazama na pewno w swojej drużynie. Mamy plus jeden ataku, a ten Crunch i tak nie zrobił za dużo temu Slowbro. Slowbro jest niesamowicie defensywny Pokemonem. Jeszcze do tego jego umiejętność Regenerator jest po prostu świetna. Nie mam więcej pytań. Okej, okay, Raticate zasnął i chcę wysłać teraz Jinx. Czy ja bym chciał zmienić Pokemona? A może zmienię Pokemona. Wystawimy teraz tutaj Jinx, Starscream. Spróbujmy coś działać z Starscreamem. Mamy Pin Missile. Może się nam uda coś tutaj zrobić. Wiem, że padnę od jednego Psychika, ale... Starscream jest to Pokemon, którego też chciałbym tutaj użyć. Także sprawdźmy, co zrobi Pin Missile tutaj, tej
postaci. Trzy razy, Starscream, wiem, że dasz radę. Jest! Brawo ty! Wow, dobra, jestem pod wrażeniem tego, jak dużo obrażeń zadał Starscream. I prawie poziom 44. I następny Alakazam, ostatni Pokémon naszej przeciwniczki. Chciałbym dalej walczyć. Alakazam jest szybszy od nas, niedobrze. Ten Psychic nas... Tu nie było nawet mowy o tym, że będziemy w stanie przeżyć ten Psychic. Myślałem, że jednak będziemy szybsi od niego, chociaż byliśmy na tym, na niższym poziomie. Dobra, to nie miało sensu żadnego, nie mieliśmy szans żadnych na to. Także teraz użyjemy ataku Crunch, który mamy na Slam Papim, na naszym Arcanine, na którym, uwaga, możemy jeździć. Nightshade, czyli zada nam 44 punkty obrażeń. A nasz Crunch wystarczy, żeby tego Alakazama pokonać. No więc właśnie, ile mam czasu? Mam jeszcze troszeczkę czasu. 989 pokedolarów, Midori awansuje na poziom 58. I Sabrina została pokonana. This luck shocks me, but loss is a loss. I admit, I didn't work hard enough to win. 7000 pokedolarów, okej, świetnie, to jest super, to jest dobra khasa. O, jest taka zniesmaczona. Your victory has earned you a mosh badge. I ten mały Jasmine tutaj. Świetny. Mash Badge raises the level of Pokemon that will obey you to level 70. For Pokemon that you have received from another trainer. And wait, please take this team with you. Call Mind otrzymaliśmy. Czy ja mam jakieś rzucie na Call Mind? Na razie chyba nie. It makes a Pokemon concentrate to boost both special attack and special defense in battle. Psychic power isn't something that only a few people have. Everyone has psychic powers, people just don't realize it. Okej, dobrze, zamachamy tutaj, zobaczymy, co Pikachu ma nam do powiedzenia. O! Midori looks exhausted from how nervous it was. O, dobrze, no tak, ale jestem pocieszny! Dobrze, i teraz wynosimy się stąd, pokonaliśmy Sabrinę, zdobyliśmy jedną odznakę, która już jest dostępna na layoutie, już jest widoczna na layoutie. No i mamy teraz jeszcze chwileczkę czasu, żeby pójść gdzieś dalej. Teraz moja propozycja jest taka. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć... Ja, może tak. To chyba będzie najlepsza opcja. Jeżeli... Wy... To będzie Dexplay, którym będzie mógł współdziałać z widzami. O, to jest super. Jeżeli wy... Macie jakiegoś Pokemona, który jest obecnie u mnie w boksie. Nie wiem dlaczego, z przyzwyczajenia wróciłem do Pokemon Center, ale uleczę swoje Pokemony tutaj. Jeżeli macie jakiegoś Pokemona, który jest u mnie w boksie, a chcielibyście go zostawić, zobaczyć w drużynie... Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli takich komentarzy nie będzie, drużyna zostanie taka sama. Ale jeżeli znajdzie się jakiś Pokémon, zaraz przejrzymy box, którego chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, to ja zdecydowanie wymyślę coś, żeby podmienić. Pamiętajcie, że musicie wybrać Pokémona, który jest niewyewoluowany jeszcze. Nie wiem, ile ich mamy, nie wiem, jak to tutaj będzie wyglądało, ale obecnie w moim boksie znajdują się takie oto Pokémony, które możecie wybrać. Charmander. Rattata zwykły. Nie, Rattata zwykły już nie. Wszystkie mamy. Zwykły Sandshrew. Nidoran. Samiczka albo samiec. Jigglypuff. Zubat Golbat. Jest. Diglett. Albo alolański Diglett, bo mamy taką możliwość również zdobyć go. Psyduck. Abra, Machop, Geodude, któryś z Geodude'ów po prostu. Czy to alolański, czy nie. Doduo. A nie, chwila, bo my mamy złapanego Dodrio też. Mamy złapanego Dodrio? Wydaje mi się, że mamy złapanego Dodrio. Tak, mamy złapanego Dodrio. Ponita. Ghastly. Drowsy. Czemu mam tylko jednego Drowsy'ego? Cubone. Rhyhorn. Chansey. Nie, tutaj. Tutaj przypominam, że mamy Shiny Taurosa. Porygon. Nie. Tentacool. Magnemite. I tyle. To są Pokémony, z których macie wybór. Pozostałe są wyewoluowane. Mamy tutaj progres Pokédexowy wyświetlony na dole. Oczywiście dostępny dla was. No i wydaje mi się, że to by było... Nie, byłoby na tyle... czy ja wiem, czy by byłoby na tyle? Wydaje mi się, że tak, bo muszę poczekać na wasze informacje na temat tej drużyny.
Także przefruniemy teraz do... O, dobrze, dobrze, mały. Tak. Filled with determination. Mała. Przepraszam. A my teraz użyjemy Skydasha i po prostu ruszymy do... To jest Fuchsia City? Fuchsia City. Bo stamtąd możemy postępować dalej. Zostały nam dwie odznaki do zdobycia. Powoli seria zbliża się ku końcowi jeszcze, ale naprawdę bardzo powoli, bo jeszcze są legendarne Pokémony do złapania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Pamiętajcie o tym, żeby mi dać znać, czy chcecie jakiegoś Pokémona zobaczyć w drużynie. Jeżeli tak, to go po prostu podmienię. Jeżeli nie, to będziemy lecieć z tą drużyną, którą teraz mamy. No i... Odwiedźcie moje grupy na Facebooku i Discordzie. Zostawcie łapkę w górę, w górze. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jutro nowa seria, przypominam wam o tym. I... Ostatnia rzecz, naciśnijcie dzwonek, jeżeli jeszcze nie macie naciśniętego, ponieważ będziecie otrzymywać wtedy informacje na bieżąco. I to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do jutra, cześć!